Historia, którą chciałbym Państwu opowiedzieć, zaczęła się w tym miejscu. 7 czerwca 2005 roku 32-letnia Joanna Rosiak wyszła do pracy. Nigdy jednak tam nie dotarła. W ogóle w nocy, jak się budzę, bo spać nie mogę, to słucham, czy nie idzie po schodach, żeby drzwi otworzyć. Zawsze w poszukiwaniach należy pamiętać o tym, że nadzieja umiera ostatnia. No i tak ma być 14 lat, będzie zaraz. Joanna Rosiak mieszkała razem z mamą na jednym z osiedli w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Kobieta prowadziła bar. Obecnie tego miejsca już nie ma. Jest tam sklep. Oprócz tego była agentką jednej z firm pożyczkowych. Wróćmy jednak do 7 czerwca 2005 roku. 8 rano, przepraszam. Budziłam Asię, bo jeszcze spała. Mówię, Asia, jak wstaniesz, to dasz sąsiadce wodę, bo akurat wtedy wsypali wodę, nie? Mówi, mamusia, dam wodę, nie ma problemu. I mówi, ja będę szła do pracy, to dam wodę. I na tym się skończyło. Już telefonów nie odbierała, już nie widziałam i nie słyszałam głosu. Jeszcze przed pracą miała załatwić jakieś sprawy formalne w Szczecinie. Teoretycznie pojechała do tego Szczecina, tam jej nikt nie widział. Wracając, jakiś kontakt był do firmy, gdzie pracowała. No to od samego początku było trochę takie niejasne, nie? Tak jak zwykle przy zaginięciu osoby, te czynności poszukiwawcze są podzielone na pewne etapy, bo oczywiście pierwsze dni to intensywne przeszukiwanie terenu, gromadzenie informacji, gdzie ta osoba ostatnio była widziana. Te wszystkie czynności zostały w terenie sprawdzone, niestety nie dały nam żadnych dodatkowych informacji, co mogło się dalej dziać z panią Joanną. Państwo skorzystaliście też z usług jasnowidza, kto to był i co powiedział? Tak, byłam 5 razy w Człuchowie u Jackowskiego. Pojechałam 1 raz, to powiedział, że no tam zaczął gadać, że grzędziele, a to są grzędzice u nas, nie grzędziele, nie? Żeby tam szukać. No to pojechaliśmy samochodami. Znajomi, szukaliśmy po lesie, chodziliśmy. Sprawa zaginięcia Joanny Rosiak była przez Głos Szczeciński opisywana od samego początku. Wielokrotnie wracaliśmy do tej sprawy. Efektem naszych publikacji była tajemnicza wizyta w redakcji. Odwiedziła mnie jako autorkę tych materiałów młoda kobieta. Kobieta, która przedstawiła mi się, która opowiedziała mi o sobie, o tym, co miała widzieć, ale chciała, żeby te informacje właśnie zostały w naszej redakcji, żeby były przekazane, nagłośnione. Nie chciała jednak współpracować z policją. Pojawiały się również w przestrzeni medialnej informacje, że pani Joanna miała być uprowadzona. Natomiast tutaj muszę bardzo podkreślić, że te informacje w żaden sposób nie zostały uprawdopodobnione nawet. Nam bez większych problemów udało się dotrzeć do świadka. Kobieta zgodziła się na rozmowę przez komunikator internetowy. Potwierdza ona, że widziała moment porwania. Miało go dokonać 4 mężczyzn, którzy przyjechali m.in. bordowym busem marki Mercedes na zagranicznych numerach. Napisała także, że pani Joanna została uprowadzona pod barem, który prowadziła. Kobieta nigdy jednak nie była przesłuchana przez policję. Joanna Rosiak ma 160 cm wzrostu, blond włosy, niebieskie oczy. Jeżeli ktokolwiek z Państwa ją rozpoznaje lub wie coś na temat jej zaginięcia, proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z naszym programem 997.